Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, The Romanek 100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy Wojnę Krwi Wiedźmińskiej Opowieści. Na samym wstępie wybaczcie, że w dwóch poprzednich odcinkach audio było troszeczkę zwalone, bo był tylko jeden kanał. Postaram się, żeby już tak więcej się nam nie zdarzyło i także poczekajcie, w sumie jedną rzecz zmienię, bo mam wrażenie, że może być lekko podciągnięty bas, a lepiej myślę, żebyście na własną rękę ewentualnie coś tutaj zmieniali. Także ja tutaj zmienię sobie ustawienia audio i już do gry wracamy. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy na pewno na bagnach Angrenu. Znowu, kurczę, nie grałem długo w tą grę i złym przyciskiem otworzyłem mapę. Ostatnio skończyliśmy gdzieś w tej części bagien, tutaj pokonaliśmy jakąś babę wodną. No i generalnie ostatecznie zmierzamy tutaj do fortu, który zajmuje pan Caldwell i oczywiście chcemy mu ostatecznie nawalić, pokonać, być może zabić, zobaczymy. W każdym razie, mam tutaj jakiś rozwalony most, który musimy iść dalej. Tak więc co, po prostu myślę, chodźmy do przodu i zobaczymy, co tu się wydarzy. O, nie przejdziemy tędy, to jak my tu mamy przejść? Aha, tędy naokoło, dobrze, okej. Nie problemu, czyli tędy możemy przejść i mam tutaj dwójkę jakichś mnichów, coś takiego? Nie wiem, chodźmy, zobaczmy. Widząc, że żołnierze przerwali marsz, Mer stanęła w strzemionach, by sprawdzić, co się stało. Wyglądało na to, że coś zablokowało drogę. Pewnie złamane przez burzę drzewo, pomyślała królowa, jadąc na czoło pochodu. Albo porzucony wóz. Myliła się. W poprzek traktu leżał ogromny, podłużny kamień. Żołnierze obowiązali go linami, zaparli się nogami w grząskim gruncie i zaczęli ciągnąć włas na bok. Ani drgnął. Mogę wam pomóc. Mewę odwróciła się w siodle. Z pomiędzy drzew wyłoniło się kilku wędrowców w spłowiałych szatach. Przewodziła im młoda kobieta o długich, jasnych włosach. Nie wyglądasz na siłaczkę, powiedziała królowa. Ale czemu nie? Spróbuj. Jasnowłosa kobieta kucnęła przy kamieniu, zamknęła oczy i wypowiedziała szeptem kilka słów. Stojące obok konie zaczęły rżeć i szarpać cugle. Gdzieś w oddali zawył psy. Głaz stoczył się z drogi, jak źdźbło trawy, wprawione w ruch powiewem wiatru. Ja mam jedno pytanie, kto to jest? No nic, zobaczmy. Kim ty jesteś? Druidką. Brzmiała odpowiedź. A ten kamień stał w naszym kręgu. Kobieta zamilkła i odwróciła się w stronę lasu. Mewę podążyła za jej wzrokiem. Między drzewami leżały kolejne głazy, potrzaskane i osmalone. Czekajcie, czy tam w poprzednim dialogu było coś, była mowa o przykładaniu do czoła? Znaczy nie wiem, to może być koincydent albo specjalny zabieg, ale generalnie wydaje mi się, że ta pani, która podkłada tutaj tą jasnowłosą druidkę, podkładała również Visennę, czyli matkę Geralta, akurat w słuchowisku, droga, z której się nie wraca. I nie wiem, czy mam wrażenie, że to może być matka Geralta, chociaż ona chyba nie była blondynką, miała rude włosy. No, w każdym razie mam tu jakąś druidkę z kręgu. Co tu się stało? Odmówiliśmy Nilfgaardczykom pomocy. Odparła druidka. Więc zniszczyli nasze chramy. Ale może to i dobrze. Dobrze? W Angren od dawna źle się dzieje. Zwierzęta są pijane krwią, las dziczeje, ludzie czczą innych okrutnych bogów. Pora, abyśmy opuścili tę ziemię. Idziemy na południe, do Ketmerkwit. No, ale generalnie, tak jak wcześniej mówiłem, aktorka wydaje mi się, że jest dokładnie ta sama. No, w każdym razie mamy tutaj jakiś zniszczony krąg druidów i oni opuszczają już, jak widać, tę ziemię. I tutaj, co ciekawe, powiedzieli nam, że lokalni ludzie czczą jakichś innych bogów, złych bogów. No, ciekawe. Też idziemy na południe, choć nie tak daleko, odpowiedziała królowa. Jeśli chcecie, możecie się dołączyć. Razem raźniej. Druidzi przyjęli propozycję królowej z wdzięcznością. Szli z tyłu pochodu skryci kapturami, mamrocząc bezgłośnie swoje modlitwy. No dobra, czyli mamy nowych towarzyszy podróży. No dobra, to co, idziemy w takim razie. Tutaj mamy ten zniszczony krąg, na to by wychodziło. Tu możemy sobie odejść na chwilę na bok. Czy coś tutaj ciekawego będzie? Chyba nie.
Gdzieś tam przez chwilę niby jakaś burza była się zaczynała, ale jakś tam wyłączyło te efekty, nie wiem czemu. Mamy kolejną tablicę z ogłoszeniami, zobaczmy sobie. Coś się przez chwilę nie chciało wczytać. Obwieszczenie. Znajdujesz się na terenie wyrębu. Wszelkie próby utrudnienia wycinki będą traktowane jako działalność wywrotowa i karane z najwyższą surowością. Hrabia Kald, duelsterskiego nadania, włodarz Angren. Dobra, mamy punkt szybkiej podróży. Aktywujmy go sobie. No i zobacz, mam tutaj jakieś zasoby. Wysiejmy przodem zwiadowców. Czemu nie? I pójdziemy wpierw oczywiście w tą część bagien, ją sobie zbadamy i wpierw wrócimy się do tego mostu, który blokował nam drogę, myślę. To będzie najlepsza opcja aktualnie. Zbierzemy sobie zasoby i zawalczymy z kolejnym katakanem. W takim razie chyba znowu bitwa zwykła. Tak jest. Z tego co słyszałem, Nilfgaardczycy wybili prawie wszystkie potwory w granicach cesarstwa. Jeśli faktycznie tak było, to Angren musiał być dla czarnych niemiłą odmianą. Gdzie nie spojrzeć, gdzie nie splunąć, czaiła się jakaś krwiożercza bestia. Rozpoczynamy walkę oczywiście. Ponownie wampiry. Generalnie mam wrażenie, Angren to jest taka lokacja, w której jest najwięcej tych zwykłych bitew, bo tak jakoś na przykład z Mahakami głównie jakieś krótkie zagadki, a tutaj jednak, kurczę, mamy właśnie zwykłe, standardowe bitwy. Okej, mamy tam morskiego sztużarza. Ciężkie słowo do wymówienia. Jak najbardziej go weźmiemy. No to wronie oko. Wiecie co, ja chyba nic nie wymienię. Jest dobrze. Póki co. Oczywiście możemy piechrów z gasu też wymienić, ale to na razie nie ma sensu. Zastanawiam się, kogo tu najlepiej będzie użyć, co ma największy sens. Wydaje mi się, że Lyryjski Kosynier aktualnie sobie poleci. I skończymy na razie turę. Zobaczymy, co potwory rzucą. Dobra, wąpierze. Teraz tak. Zadaję wszystkim wrogom i wszystkim innym wrogom o takiej samej sile 2 punkty obrażeń, dobra. To raczej na później. To raczej też bym wolał zachować na później, chociaż tak niekoniecznie. Dobra, wiecie co, no muszę jakieś karty wyrzucić, także pójdzie procarz i procarza od razu wykorzystamy sobie, jego rozkaz. I skończymy turę. Okej, on gdzieś tutaj nam będzie wykradał życie po troszku. Tutaj mamy katakana. Teraz rzucimy sobie lyryjskiego kusznika. Zbijemy sobie wąpierza, nie, zbijemy sobie, znaczy obijemy katakana, użyjemy długiego miecza Mewę, wzmocnimy sobie kosyniera. On będzie miał całkiem sporo. Dobrze. Wykorzystamy też panów z Geso. Może akurat, o właśnie, coś nam fajnego wejdzie. Skończymy turę, tylko niestety już procarza nie wykorzystam, bo to mi zabierze jeden ruch, a tego bym nie chciał do końca. Teraz już sobie spasuję. To mi też mocno nie zależy. Także tak jak mówię, akurat w tym wypadku pas, bo bot i tak spasuje za chwilę. Chyba. Ewentualnie będzie grał dalej i wygra tą rundę, ale będzie musiał do tego rzucić kilka na pewno kart. Nie ma opcji, że on to zrobi. Okej, i co dalej? Halo, gro. O, dobra, poszła dalej. Nie wiem, czemu się tak musiała poważnie zastanowić nad swoim życiem. Spoko. Wiecie co? Zapomniałem zrobić sobie miejsce na dysku, poczekajcie. Bardzo, bardzo szybko, bo tu już ono się zapewne będzie kończyć właśnie. Usuniemy sobie poprzedni jeden z odcinków, cyk. O, i już będziemy mieli miejsce. Gracz spasował. No, coś ten bot się strasznie długo namyśla. O, dobra, poszło dalej. No już wygra, ale ma 4 karty, ja mam 7. Także jakby, no, wiadomo. Tylko pamiętać, żeby w następnej rundzie od razu nie wyrzucać wszystkich kart, bo to będzie głupie. W sumie ten wóz bojowy nie jest mi potrzebny aktualnie, wymienię go sobie. Jeździec może zostać, może dwóch tarczowników też niekoniecznie, Reinhardt w sumie też nie do końca, niech zostanie. Niech zostanie tak jak jest. I gracz od razu spasował. Nie mam niczego, co by miało wytrzymałość. No, czyli musi polecić kosynier. W takim razie. I pas. A, bot to zrobił, bo on sobie teraz karty dobierze i będziemy mieli po tyle samo.
generalnie, no spoko. Dobrze, chociaż Izbel mi się dobrała. O, ten akurat włamywacz by się przydał. No właśnie, niestety nam się wyrównała liczba kart. Tutaj niestety to, że w jednej turze się wykorzysta większość swoich, nie oznacza, że będzie przeciwnik miał sporą przewagę liczebną w kartach, bo po prostu tak teraz działa mechanika tej gry. Dobra, zostawiam chyba jak jest, chociaż ta karta nie do końca mi jest potrzebna. W sumie Xavier aktualnie też tak nie bardzo, szczerze, ale może się coś trafi z rozkazu jeszcze, czy coś. To sobie go zostawię. I zaczniemy od Machkamskiego tarczownika. Chyba tak, zbytnio lepszej opcji nie mamy. Także niech będzie Machkamski tarczownik. Okej, znowu wąpierze. Niestety znowu niezbite te dwa mniejsze. Dobra. Użyjemy sobie teraz... Może nawet dekretu królewskiego, wiecie? Albo nie. Na razie zróbmy sobie jeźdźca, żeby on tutaj pomału sobie bił. Niech tego jednego nam zbije. Czemu by nie? Chociaż to dopiero na koniec tury, czyli go nie zbije w sumie. Ale no dobra. Niech mu będzie. Kolejny katakan wampir. A nie, zbił, dobra, okej, fajnie. Dobrze. Dobrze by było jakoś tarczownika zboostować, tylko nie bardzo mamy jak. Bo niestety tutaj teraz obrażenia rozdaje losowo pomiędzy wrogów. A niekoniecznie boostuje. Szkoda, że nie możemy sobie wybrać, jaką chcemy mieć Izbel. No ale cóż. Tutaj liczę na to, że jakby się pojawił Hajdawer, to on nam zje ten kościany talizman. Tylko to też nie jest mi do końca potrzebne. Izbel też nie, to też nie, to też nie. Ale w sumie to jest na rozkaz, to dodanie ładunku. Także zrobimy sobie tak i zrobimy sobie może tak. Nie! Ojej, jaki głupi błąd. Ja to powinienem zrobić przecież na Machkamskiego tarczownika. A, jestem głupi. Przepraszam. My bad. Generalnie. Kolejny wąpierz, serio. O, dobra, ale te mniejsze wąpierze poszły. Spoko. No kurczę, zwaliłem tą mewę, no. Niedobrze, niedobrze. No i co my tu teraz zrobimy? Dobra, no zrzućmy dekret królewski. Okej, na pewno mamy jednego tego pana. Czyli zrobimy sobie tak. I temu ten pan zadaje niestety strasznie słabo. A, i on ma to na rozkaz. To akurat dobrze, że ma to na rozkaz. To skończymy turę. W takim razie... Dobra, Hajdawer, czy ty byś nam zechciał coś zjeść z ręki? Czy też nie? Aktualnie nie, czyli myślę, użyjemy sobie tego kościanego talizmanu, zobaczymy. Albo w sumie nie, w sumie teraz wronie oko będzie odpowiednie tutaj na nasze potrzeby. I koniec tury, na razie jeszcze może zróbmy sobie tak. Dobra. W razie czego Xavier też będzie jeszcze. Ojeju, czemu akurat tego musiało? Serio? Ojejku, biedny Hajdawer mocno oberwał. Dobra, tu jakiś tam gryf, arcygryf. Dobra, i teraz możemy zrobić sobie tak. Dobra, teraz tak, zrobimy sobie... A czemu by nie kościany talizman? Ojeju, ale słabo zadziałał. Dobra, wzmocnijmy sobie na razie Xaviera. Wzmocnijmy sobie tego pana. Dobra, i na razie skończymy turę. Dobra. No czemu znowu musiał akurat ten oberwać, no? Masakra. Zastanawiam się, czy Lyryjski Róg teraz będzie odpowiednią kartą. Myślę, że można się jeszcze z nim wstrzymać, chociaż tutaj w sumie to tak niedużo, 6 punktów. Rzućmy go już teraz. Dobra. Tak naprawdę zbytnio nawet mi Machkamski tarczownik nie jest potrzebny. Izbel w kolejnej turze trzeba rzucić, bo ona ma to na rozkaz, muszę o tym pamiętać. Żeby ją zdążyć wykorzystać. No to będzie generalnie kluczowa karta w tej rozgrywce, mam wrażenie, bo... Przeciwnik ma nawet więcej punktów aktualnie. Ale zaraz coś powinno zmienić. Rzucimy sobie Izbel. O, Izbel będzie mogła tego użyć dwa razy. Chociaż nie, bo chyba jej się ten licznik zresetuje.
Szkoda. Dobra, na razie daj tutaj jeden rozkaz i na razie tyle i weź Izbel wzmocnij, panie kolego. I na razie jeszcze rozkaz Xaviera podtrzymamy na chwilę. A, tylko Hajdawer padł, szkoda. To można, może i powinienem to wykorzystać, bo chyba złote karty też się da. Bo Izbel też chyba, a nie, Izbel nie jest czempionką, to chyba Hajdawera się nie da w takim razie. Tak. Zrobimy sobie w ten sposób. Znaczy tak, zrobimy sobie teraz tak. Teraz zrobimy sobie tego pana. Zagramy sobie Lyryjski Róg. Dobra, tylko po to, żeby tutaj wykorzystać to znowu na Izbel, czemu nie? Teraz skończymy sobie turę. I za chwilę rzucimy oczywiście Reinharda, wszystkim odnowimy ładunki, którzy ładunków nie mają. Na początku wykorzystam Izbel, bo nie wiem, ale ona i tak raczej no już nam więcej obrażeń drugi raz nie zada. W każdym razie poszło jej zaklęcie, także spoko, Reinhard, Otto. Musimy sobie ufać. I ona, tak jak myślałem, ma zero, ale możemy zrobić sobie tą dwójkę, zbić trzech, tak. Czemu nie? Nawet zrobić sobie w ten sposób. Ciebie i ciebie. I czy Izbel coś zrobi? Nie zrobi, ale możemy użyć jej rozkazu, czemu nie, żeby już to było z głowy. Trofeum Manticore możemy sobie ruszyć i pasować. Dobra. No już niemożliwe, żeby bot mnie jedną kartą załatwił. Bo nie wiem, co on by tam musiał mieć, żeby to się stało. On nie ma żadnych takich specjalnych kart, tylko same jednostki. Także bitwa wygrana. Niestety nie lubię za bardzo Angrenu ze względu na to, że taka jedna bitwa trwa tak z 10 minut i... no po prostu mały progres jest w tych odcinkach. Hrebek Caldwell, Kapral Kryfir Wechel, nie wiem, nie umiem tego przeczytać. Wciąż mamy za mało drwali, by sprostać oczekiwaniom miłościwie panującego nam cesarza Emhrafar Emrejsa, białego płomienia tańczącego na kurhanach wrogów. Niechaj bogowie mają go w opiece. Skoro miejscowi nie dają się skuść obietnicą zapłaty, przymusimy ich do pracy batem. Chamy pewnie pochowają się po lasach, ale nie wątpię, że zdołasz ich wytropić. Spodziewam się 2 tuzinów nowych robotników przed upływem bieżącego miesiąca. No więc tutaj Caldwell twardą ręką zaczyna rządzić, co nie jest do końca dobre i tym bardziej trzeba będzie go powstrzymać, pokonać, zabić. Cokolwiek z nim zrobić, byleby mu się oberwało za zdradę po prostu. I skumanie się z Nilfgaardem. Tam chyba przejścia na północ nie ma, tak jest. Także idziemy tutaj dalej w kierunku lewego krańca mapy. Czyli zachodniego krańca mapy, żeby już się posługiwać kierunkami geograficznymi. I mamy kolejną chyba zwykłą bitwę. Ze Skoyatel? Tam elf leży, czy mi się wydaje? Nie. Przeklęta ziemia. Nim Mewy zawitała do Angrenu, znała tę krainę jedynie z pieśni wędrownych truwerów, którzy odwiedzali jej zamek. Miała to być przeklęta przez bogów ziemia, gdzie śmierć czeka na każdym kroku. Co ja dzisiaj nie umiem czytać. Wtedy wydawało się jej, że poeci przesadzali dla efektu. Teraz, szykując się do starcia z kolejnym potworem, stojąc po pas w gnijącej wodzie, zrozumiała, że mówili samą prawdę. Znowu bitwa standardowa, czyli pewnie ostatnia rzecz, jaką w tym odcinku zrobimy. I dlatego Angrenu nie lubię, bo progres jest tutaj naprawdę strasznie wolny. Niestety. Kundel wyłamywacz 2 razy. Nie, znaczy na pewno nie Hajdawer. Na pewno... oj, nie, to chciałem tego, chciałem wymienić. Ty też nie. 2 pogromców też nie, tarczownik prędzej. No i musi tak zostać w takim razie. Dziękuję. I teraz tak, trzeba oczywiście 3 karty wyrzucić. I od czego najlepiej będzie zacząć, dobre pytanie, cholera. Nie bardzo mamy cokolwiek do rzucenia. No nic, niech pójdzie mahakamski pogromca. Lepszego pomysłu aktualnie nie mam. Dobra, okej, okay. Włamywacz teraz na pewno pójdzie. Tutaj. Dobra. No i co, i koniec tury. Nie będziemy na razie piechurów z Gesą używać, ale za to możemy Mewę użyć. Wzmocnić tego pana, czemu nie? Zawsze to trochę. Ach, tylko niestety.
Dostanę mniej przez 100 punktów, ale to nic. Kolejna baba wodna znowu mnie gdzieś przenosi, znowu mi robi deszcz na dwa rzędy już tym razem. Co teraz? Jeszcze jedną kartę muszę rzucić, bo inaczej trochę będzie strata kart. Rzućmy sobie Leryjskiego Kusznika. Wystarczy jeden. Zbijemy sobie tego pana, a właściwie uszkodzimy. Teraz zrobimy sobie tak. Okej, trochę słabo. O, Leryjski Przewodnik. To dobrze byłoby dłużej pograć, ale wątpię, że bot będzie chciał. To jest największy problem. No ale skończmy turę. Zobaczymy, co bot zrobi. Chociaż nie, no bot na pewno nie będzie chciał grać dalej. A szkoda. Chociaż aż tak dużej przepaści punktowej pomiędzy nami nie ma. Tyle, że musiałbym już jakieś karty zacząć ciekawsze wyrzucać, a mógłbym spasować. Ale jakoś mi się to nie widzi. Także rzucimy sobie kościan talizman. No, no Boże, znowu ta sama słaba umiejętność, serio. Ale skończmy turę, zobaczymy, co bot zrobi. Bo jestem bardzo ciekaw. Będzie grał dalej, super. Dobrze. Teraz tak. Tu robimy sobie tutaj boosta. Dobra. I co? I znowu to niekoniecznie. To bym wykorzystał gdzieś później, ale muszę rzucić jedną kartę i tą jedną kartą będzie Wronie Oko. Bo jest ona najsłabszą z kart, jakie mam na ręce. Tak mi się przynajmniej wydaje, raczej mi nie będzie potrzebna. Okej, kolejny wampir, ukradł mi jedną jednostkę, akurat najsłabszą, także dobrze. O, nie wiem, czy było tak warto, bo mamy tutaj wóz bojowy. Ale w sumie jak już tak gramy ostro, to wyrzućmy go. Fajnie było, jakby te karty zostały pozbijane, byłoby naprawdę milutko. Więc nie mogę samemu sobie zadać obrażeń tym panem krasnoludem, ale liczę na to, że bot się sfokusuje na te karty. Co ty robisz? Nie wiem, dobra, nieważne. Tyle, że ja dalej muszę rzucać. No dobra, to w takim razie pan krasnolud, machkamski tarczownik. Nawet tutaj jej przeciwnicy nie mają w ogóle po tyle sam punktów, to jest trochę słabe. Niestety. No, akurat mi pożarł tego... tą dobrą kartę. Nie wiem czemu jak Fleder pożera przeciwnika, strasznie bot się długo musi namyśleć. Jakaś taka pauza jest dziwna bardzo. No cóż. Oj, pojawił się. Dzień dobry. O, ale nie padła ta karta, szkoda. O, ale ten może też zaraz padnie, to będzie fajna zemsta. Czyli tak, róg dowódcy, znaczy Leryjski róg na pewno odpada. Na razie Xavier też, dekret ewentualnie. Rzućmy dekret. Tak będę mógł go rzucić drugi raz. To czemu by nie? Ciebie teraz wzmocnimy. Dobra. I wzmocnimy sobie powiedzmy ciebie. I wzmocnimy sobie powiedzmy ciebie. O właśnie. Tutaj się zastanawiam, co zrobić. No, nie mają oni po tyle samo w ogóle siły i to jest strasznie słabe. No dobra, są dwie jedenastki, no to dobra, jedną mam opcję dobrego spożytkowania tej karty. To w sumie czemu nie? Niech będzie. O, i akurat dobrze zrobiłem, bo akurat ta karta została pożarta. Po jednej turze na początku tury, jeśli w przeciwnym rzędzie znajdują się jakieś jednostki, znisz najsilniejszą z nich wraz z tą jednostką. A to ciekawe. No spoko. Czyli tutaj też rozkaz dobrze byłoby wykorzystać w chwili aktualnej. Żeby uderzyć znowu tych za 9. No i co? I w takim razie... drugi ten... Nie, dobra, Xavier. Xavier, Xavier. Osiągniemy nasz cel. Xavier tu. I teraz tak. Bo teraz Xavier poleci. Dobra, zbustujemy sobie ciebie. I w sumie od razu zbustujemy sobie. Czemu by nie Heidevera? A nie mogę. Ale to Barnabę w takim razie. I skończymy turę. Czy bot? O, bot spasuje, dobra. Ok, jeszcze dostanie za 6. Przy okazji. No i ja spasuję.
I to była dopiero pierwsza runda, którą wygraliśmy. Mamy po dwie karty, oczywiście dobierzemy. Hajdawer został. Szkoda, że go się zboostować w żaden sposób nie da. O, super mi się karty dobrały. Ja zostawiam, nie wymieniam nic. Zakończyć wymianę. I tak mogę tylko jedną kartę wymienić, to nie, dziękuję. I od razu kundel procarz. Mógłbym oczywiście próbować pasować w następnej turze, wygrywać, ale w sumie po co? Wolę... O nie. Dobra, na szczęście Fleder nie zje mi procarza. To tyle dobrego. Znowu procarz. I zboostujemy sobie już jednego. Dobra, koniec tury. Hajdawer niestety został zjedzony. Dobrze, że ten utopiec przeniósł mi tą kartę do przeciwnego rzędu. Bardzo to fajnie nam wyszło. Spróbuję wygrać w dwóch turach. Jeżeli mi się nie uda, trudno. Będziemy mieli trzecią, gdzie dobierzemy karty. Jeżeli bot wygra, to raczej po wyrzuceniu swoich wszystkich kart, czyli to nie będzie też problem. Zróbmy sobie teraz tak. Zróbmy sobie teraz tak. Tak. Dobra. Fajnie się nam nawet dobrało. Bijemy utopca. Niestety nie możemy mewy użyć aktualnie. Ale i tak kończymy turę. O! Dobra. Tego nie przewidziałem. Niestety. A i ten Fleder to jest taka, wam powiem, upierdliwa karta z deka. Nieprzyjemna. A, jeszcze mi go przeniósł. Skubany. Dobra. Zróbmy sobie tak, zróbmy sobie tak, teraz zróbmy sobie tak i tak. Co, jeszcze swoją kartę muszę uderzyć, super, ciebie uderzę. Niestety. Koniec tury. O, panie, czy on mi pochłonie wszystkie jedno... Dobra, na szczęście tutaj zabiję tylko procarza, tyle dobrego. Już się przestraszyłem, że mi wszystkie jednostki z tego rzędu pochłonie. A to by było całkiem OP. Dobra, robimy sobie tak. Robimy sobie tak. I robimy sobie tak i tak. I tym samym kończymy. Raczej to wygramy na 100%. No nie ma opcji, żebyśmy tego nie wygrali. 13 do 56 bezproblemowo raczej. No nie wiem, co ten bot by musiał mieć. A poza tym bot ma i tak chyba same jednostki, czyli to nie będzie żaden problem. Dokładnie, kolejny Fleder, ale nawet nie zdąży swojej umiejętności wykorzystać. Kolejna długa bitwa, kolejne zwycięstwo, bardzo proste, generalnie. Jeszcze oczywiście sobie chwilę poeksplorujemy w tym odcinku. Tutaj właśnie mamy chyba ciało jakiegoś elfa. Też nowa ramka do zwykłego gwinta, z którego streamy w końcu powinny się pojawić w święta, ale to jeszcze zobaczymy dokładnie co, jak i kiedy. A na razie zobaczmy, co mamy tutaj. Hrabia Caldwell, sierżant, jakiś tam Nilfgaardczyk. Sierżancie! Od swych podkomendnych oczekuję inicjatywy i kreatywności. Zamiast żalić się na krytyczne braki w infrastrukturze i logistyczne utrudnienia, trzeba po prostu ruszyć głową. Nie znaleźliście dogodnego budynku na przechowanie zebranego atrybutu? To składujcie skrzynię w jakiejś jaskini, litość boską. Wangren jest ich na pęczki. I wbrew temu, co rozpowiadają kmiecie, nie w każdej czyha żądny krwi potwór. Na przyszłość pomyślcie dwa razy, nim będziecie zawracać mi głowę. O, chyba się to dla nich dobrze nie starczyło, ale ten... Aha, dobra, być może to jakieś komando Skojatel czy coś. To jakiś bies? Nam leży trucho biesa? Chyba w sumie teraz walczyliśmy z biesami, czyli miałoby to oczywiście sens. Gdzie my jesteśmy? Okej, tu jesteśmy. I pominąłem jakieś zapasy po drodze. To się cofnijmy w takim razie. Nie chciałbym tutaj zostawić niczego na potem, bo nie chcę też się mocno cofać. Także zbierzmy sobie zapasiki. I mamy tam niestety przy moście, a może niestety kolejny pytajnik. Także jeszcze sobie o niego zahaczymy w tym odcinku. To pewnie będzie ostatnia rzecz, jaką zrobimy. W sumie czemu by sobie nie zboostować morale? Myślę, że się przyda. Mamy i tak neutralne, czyli akurat. Nie wiem, czy tutaj czeka nas jakaś bitwa. Nie wiem, ale mam tutaj Nilfgaardczyka. Dzień dobry panu. Wasza wysokość, patrzcie, kogo znaleźli zwiadowcy. W szuwarach koło pomostu chował się Nilfgaardczyk. Wygląda jak sto nieszczęść, cały w krostach i strupach. Twierdzi, że tydzień temu zezerterował i szukał łodzi, żeby przypłynąć na południe w stronę domu. Co z nim zrobić? Jak to co? Kamień do nóg i na dno z nim, nie. Wcielić go do armii, będzie kogo posłać w pierwszym szeregu na zasieki wroga. Nie no, nie będziemy okrutni, nie będziemy zabijać. Czyli trochę to moje polepszanie morali nic nie dało, ale... Puścimy go wolno.
Nie ma co go zabijać. Ja tam nie jestem za tym, żeby mordować wszystkich Nilfgaardczyków, bo nie wszyscy Nilfgaardczycy zgadzają się z Emhyrem, z polityką jego, także ja tam jestem za tym, żeby Nilfgaardczyków nie mordować. Generalnie jak popadnie i gdzie popadnie. No i co? Mamy tu jakiś większy fort. Czy ja chcę do niego podchodzić? Raczej nie, także zrobimy to sobie na początku kolejnego odcinka, tym bardziej, że to jest fort Nilfgaardzki, czyli zapewne czeka nas tam walka. No ale ją sobie stoczymy w kolejnym odcinku, a tymczasem mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć. In my head.